Ależ będzie się działo. Pogoda dopisuje. Coś mi mówi, że tego wieczoru zobaczymy futbol wysokich lotów. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa do wspólnego oglądania. Witają Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Obejrzymy dziś sobie z Państwem spotkanie ligowe. Na pewno będzie bardzo ciekawie. W tak ważnym meczu spodziewamy się, że emocje sięgną zenitu. Tak, przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcyjnym wydaniu, więc czego chcieć więcej? Zapraszamy do świata wielkich piłkarskich emocji. A taką jedenastką zagrają dziś gospodarze. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi, Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika, grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Bromma Poikiana zagra w takim składzie. To mi wygląda na ustawienie 1-5-2-3. Co może z tego wynikać, Jacku? Sądzę, że chcą zabezpieczyć w ten sposób przed pole bramki, a jednocześnie dać dużą swobodę w akcjach ofensywnych bocznym obrońcom. Trzech graczy z przodu natomiast ma stale wywierać presję na defensywę rywala i stanowić ciągłe zagrożenie w przypadku szybkiego ataku z własnej połowy. Bomba w górę. Gramy. Ależ łatwo teraz minął. Ale to za mało. Obrona szybko załatała tę dziurę. Jensen. W momencie rozpoczęcia meczu nie wiadomo, który z graczy zadecyduje o jego wyniku. Ale w tym przypadku spore są szanse, że to właśnie on odegra tu kluczową rolę. Ma aktualnie fantastyczny okres. Strzela jak na zawołanie. W ciągu trzech ostatnich spotkań powiększył dorobek aż o 4 gole. Bardzo dobrze teraz drybluje. Nie daje sobie zabrać piłki. Może coś być z tego podania. Dobre, skuteczne wejście. Christensen. Przesuwają akcję bliżej pola karnego. Może dać im prowadzenie. Poprzeczka. Bramkarz musi mieć trochę szczęścia. Niebezpieczeństwo, przynajmniej chwilowo, zażegnane. Obił teraz bramkę, ale za to punktów nie dają. Nadal mamy remis, choć zabrakło tym razem naprawdę niewiele. Muszą szukać kolejnych okazji. Szczęście tutaj nie dopisało. Mało brakowało do bramki. Teraz muszą biegać za piłką. Jest szansa na prowadzenie. Trzeba tylko wykorzystać ten stały fragment gry. Wrzuca piłkę przed bramkę. Wyjaśnił sytuację po tym rzucie rożnym. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Jakobsen. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki.
Holuje piłkę. Co teraz wymyśli? No proszę, wytrzymuje tę fizyczną presję. Popatrzmy! Jest pierwszy gol spotkania! No teraz mecz nabierze rumieńców. Możemy podziwiać to zagranie jeszcze raz. Ładne, pewne uderzenie z bliska. Świetna bramka, brawo! Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. No, to był naprawdę dobry występ. To musiało się podobać fanom. Strzelić do szatni gola na wagę prowadzenia. Ależ to daje kopa. Nie zdziwię się, jeśli w drugiej połowie dołoży kolejne bramki. No i gra ruszyła. Popatrzmy. Jest szansa na prowadzenie. Trzeba tylko wykorzystać ten... Popatrzmy! Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Zobaczmy, powinien zostać za to upomniany żółtą kartką. Taki wślizg mógł skończyć się kontuzją rywala. Jak sądzisz? Sędzia chyba tu nie przesadza. Żółta kartka to chyba najniższy wymiar kary. Awizowana jest pojedyncza zmiana. W zespole na pewno przydadzą się nowe siły. Coraz bliżej pole karne. Obrona musi mieć się na baczności. Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Nie daje sobie odebrać piłki. Ładne zejście z piłką ze skrzydła. Faul? Nie! Czysty odbiór w polu karnym. Poszedł odważnie do przodu, obrońcy jakby zaskoczeni. Ale nic z tego nie będzie, dobra gra w obronie. Wypuścił go, będzie groźnie. Rywale próbują odebrać mu piłkę, ale on sobie z nimi radzi. Mogą tu teraz groźnie skontrować. No, to jednak zdecydowanie było przekroczenie przepisów. A nie wiem nawet, czy nie na żółtą kartkę. I co? I jest żółta kartka. Słuszna decyzja. Niedopuszczalne przekroczenie przepisów i stąd napomnienie. No i zobaczymy nowego zawodnika na murawie.
Świetne teraz przerwanie akcji, oddalenie zagrożenia. Mądrze teraz, dobrze się tutaj zastawia, by zaczekać na wsparcie. Będzie ostateczny cios. Ważna teraz interwencja, dzięki której wciąż pozostają w grze. Tak, jedna bramka to wciąż jest różnica, którą można w końcówce odrobić. Oj, to był książkowy odbiór piłki. Pięć minut do końca regulaminowego czasu gry. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Niewiele czasu zostało, ale może z tej akcji coś wyjdzie. Może wyrównają. Aż się prosiło, żeby ktoś skierował tę piłkę do bramki. Udaje się utrzymać piłkę w boisku. Co teraz z nią zrobi? Aj, faul! Będę zdziwiony, jeśli nie zostanie wyrzucony z boiska. Sędzia wyciąga drugą żółtą kartkę. To oczywiście zmieni układ sił na boisku. Z jedną kartką na koncie nie można już sobie pozwalać na takie zagranie. I głęboka wrzutka w pole karne. Świetnie. Mecz dobiega końca. I ekipa gospodarzy dopisuje sobie dzisiaj 3 punkty. Ależ wyrównane oglądaliśmy spotkanie, Tomku. Tutaj mógł paść każdy wynik, ale fani na pewno cieszą się z właśnie takiego. Imponuje dziś formą. Wielu chciałoby mieć kogoś takiego w swoim zespole. Tomku, to jest na tyle dobry piłkarz, że naprawdę nie można spuszczać go z oka. Dziś dał swej drużynie ważną bramkę, dzięki której objęli prowadzenie. Popatrzmy! Mogą tu teraz groźnie skontrować. Udaje się utrzymać piłkę w boisku. Co teraz z nią zrobi? Sędzia wyciąga drugą żółtą kartkę. To oczywiście zmieni układ sił na boisku.